Co się tak rzesz? Włącz kamerę. Znaczy, no już włączyłem, pa, no co jest? Się przeczytam, poczekaj, pa. Gościu, ten co... Pamiętasz tą typiarę, co mi ją przeprowadziliście? Panią, przepraszam bardzo. No dobra, no tą kobietę, no. Dużą do niej, oczywiście tak. Jej mąż do mnie napisał. Mąż? Mąż do mnie się odezwał. Ze spiną jakoś w ogóle, zwołała w ogóle z tego, ale odezwał się ze spiną. Ma do mnie problem o to, co ostatnio się tutaj działo. Przez was, więc to jest z waszej winy, więc wybierzecie za to odpowiedzialność. No i nie wiem, no chyba chce się lać gościu ze mną, nie? Serio, chce się z tobą bić? Ma jakiś problem do mnie. Przejedziemy tam? No nie wiem, no co, ale mam jakąś z nim bójkę przynieść tak bez powodu? Nie wiem. Ja bym z nim to kulturalnie wyjaśnił. No to dawaj, pojedziemy tam. Ja jestem ciekawy. No to właśnie przywitaj się z nami. No dobra, to witamy was, kochani widzowie, w kolejnym odcinku, w którym będę dzisiaj wyjaśniał typa, który się do mnie spina przez to, że oni zrobili na mnie pranka. Ale stary, ja nie wiedziałem, że ona jest żona. Znaczy inaczej, ona była z nim, ale to był jej były mąż. Były mąż. To był jej były mąż. Aha. Ja wiem, o którego ci chodzi. No dobra, okej, no to. Ten łysawy, tak? Tak, 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 wygląda jak taki Jaś Fasola, tylko taki troszeczkę wychudzony. Taki, i on chce się z tobą bić, tak? No tak, dokładnie. Znaczy, no nie, że ale ma spinę taką konkretną, ma do mnie spinę, no bo takimi tekstami rzucał, że mi się wydaje, że coś tam może chce, ale no spróbuję kulturalnie wyjaśnić, tak? Dobra, jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole. No i cóż, jedziemy chyba do tego typa, bo trzeba wyjaśnić sprawę. Jedziemy, zaraz mam niego adres. Jestem ciekawy, czy będzie się teraz chciał z tobą bić, bo to będzie beka, nie? Nie chcę się z nim bić, ja chcę po prostu się pośmiać i zobaczyć, o co mu chodzi, dlaczego on ma o to problem. W ogóle jedziemy, co? Gdzie? Po co mnie wyciągacie z chaty? Stary, powiem ci tak, w skrócie, jedziemy na solówkę. Znaczy, no ja. No jak jedziemy na solówkę? Ja jadę na solówkę. Ale jak? Stary, mówisz, że nie będziesz się z nim bić. Nie chciałem się z nim bić, próbowałem mu to wytłumaczyć. Z kim? Kobieta ostatnio, co przyprowadziliście mi na prank, to jej mąż się do mnie odezwał na Instagramie ze spiną o to, co się działo na tym właśnie. No dobra, no to ale podpowiedz, dlaczego on chce się z tobą bić, stary. No i dlaczego ty chcesz się z nim bić? On nie rozumie, że to wy ją przeprowadziliście. Ja mu to wszystko wytłumaczyłem i on dalej, on jest jakiś, nie wiem, cichociemny, zaczął do mnie sypać takie wulgaryzmy i takie teksty, że ja mu tego też nie wybaczę. Na pewno dopóki mnie on nie przeprosi, na kamerze mnie mam przeprosić, to ja mu tego nie wybaczę i jeżeli będzie trzeba, to będę poza kamerą oczywiście zrobię swoje i tyle. Będzie zabawa, ja tego tak nie zrobię. Ciebie właśnie jedziesz bić ty. Okej. No stary, jakby do ciebie pisał takie rzeczy gościu. Ale to po co wzięliśmy Maćkę tak naprawdę? Nie wiem, no nie. Niech będzie jako świadek po prostu i tyle. Aha, świadek tego, nie, że komuś dajesz... Nie, niech będzie po prostu przy tym i tyle, no. Okej, chcę to. Bo nie wiadomo, kogo on sobie tam nie wziął. Może sobie wziąć nawet 10 złotych. No, nie wziąłeś mnie, jest. No ja wziąłem Maćkę i tyle. Stary, ogólnie on się umówił ze mną na placu zabaw, nie? Więc to już się zwała. Ty z dzieckiem się bijesz, czy co? Ja nie wiem, no zaraz się dowiemy. No jest. Dobry wieczór. A witam, a to jesteś ty. To jestem ja. No to ty wykorzystałeś moją żonę i przeleciałeś ją. Ale przepraszam bardzo, czy przeczytałeś uważnie to, co ci napisałem na Instagramie? Nic mnie to nie interesuje. Wiem, że ją wykorzystałeś, ale i ja... teraz będziemy się bić. Będziemy się teraz bić. Stary, tego nie bij. Tego nie bij, on jest upośledzony, stary. Ale to nie, to nie. No ale kto jest upośledzony? Znaczy powiedz mi tak, czy jeszcze raz, czy przeczytałeś to, co ja ci napisałem? Nie. Ale mnie to nie interesuje. Ale... Wykorzystałeś moją żonę. Ale powiedz, poczekaj, bo ja nie chcę ci zrobić krzywdy ogólnie. Nie chcę, no, ci zrobić, słucham. Nie chcę ci zrobić krzywdy. I patrz, to był prank na mnie. To był prank na tobie? Tak, to był prank na mnie, jeszcze raz. Wiesz co, to jest prank, że oni tak jakby wkręcali mnie i ona o tym nawet chyba nie wiedziała. Ona nie wiedziała w ogóle tego słowa. Przeleciał ją. Nie, słuchaj kompletnie go. Ale on mówi, że ty ją przeleciałeś. Nie, ale to jest, że ją wykorzystałeś, to więc jaka jest w końcu prawda? No może ty powiesz. Poczekaj, dobra, chcesz się bić, tak? Chcesz się bić? No po to tu chyba jesteśmy. Stary, chyba nie będziesz go bić, co? Ja nie wiem, no chyba, że jakoś mi to inaczej wytłumaczysz. No właśnie, próbuję ci to tak wytłumaczyć, że ja nic nie zrobiłem z twoją żoną. Nic z nią nie zrobiłem, inaczej. Ty, ale stary. Dobrze, jeszcze jedno pytanko. Zanim zaczniemy w ogóle tą bójkę, to chciałbym cię o coś zapytać. Czy to nie jest przypadkiem twoja była żona? No jest w sumie. Aha. Okay. Aha. I teraz masz problem do mnie o twoją byłą żonę. No bo w końcu ona była żoną. No była, okej, okay, ale już nie jest, była i się zmyła, tak? No nie jest już żoną. I powiedz mi, jeżeli nawet była twoją żoną i ty byś jej pozwolił iść nagrywać taki film? Oni się rozstali. A ty czemu się w ogóle nic nie odzywasz? Tu jest wasz prywatny. No dobra, tak, no bo ja mam no, z nim. Nie, no przejdźmy do tematu. Ja teraz oczekuję przeprosiny za to, co mi napisałeś na Instagramie, za te wszystkie wulgaryzmy i obelgi w mojej strony, bo inaczej to możemy się bić, a dla mnie nie ma problemu, dla mnie to jest zabawa. Nie, to w sumie ty mnie powinieneś przeprosić za to, co zrobiłeś u mojej żony, czy tam w sumie byłeś żonie. Ale może ona mi to jakoś wytłumaczy. Stary, chodź na słówko. Dobra, to poczekaj tutaj, zaraz się będziemy bić. Zaraz się będziemy bić, no. Okej. Okay. Ale ten, no co? Wydaje ci się, to jest ten sam typ. To jest ten sam typ. Dobra, nieważne. Słuchaj,
On jest upośledzony, nie wiem, czy to widzisz, czy nie, ale dobrze on... Słyszę, że nie jest wszystko w porządku, okej. Okay. Więc chyba nie chcesz bić takiego człowieka. Nie chcę, na pewno nie chcę, no sobie też tak troszeczkę żartuję z nim. Ale no... No co mam zrobić? Co mam zrobić? No zobacz, co on robi, stary. On nie jest do końca zdrowy, umysłowo. Nie jest, no na pewno nie jest. No dobra, no nie będę go bił, nie będę. Co z tym faktem zrobisz, bo ty tu przyjechałeś na solowo do typu. Ja wiem, jak to wykorzystać. A co jakby go nasłać na Wiolkę? Dobre, to ty stary, jak ty to powiedziałeś, to mi się tutaj taka nagle lampka zapaliła. Wiolka przecież też była z tobą była w tym, co mi zrobiliście najbardziej. W sumie jakby to teraz tak rozegrać, pewnie też byś chciał się zemścić na swojej żonie. Były. więc można by było to jakoś fajnie rozegrać. To co, bierzemy go na chatę? Ja powiem, że mu to wynagrodzę. Że to jest twoja była żona i ja mogę pomóc ci zrobić jej na złość, bo znajdę ci dobrą kobietę. Dobra, zaproponuj mu po prostu. Dobra. On jest trochę pośledzony, mi się wydaje. Witam. Ogólnie nie chcę się z tobą bić i chciałbym to wyjaśnić na spokojnie. No tak, słucham cię. Wiesz, że to był prank, a ja bym ci chciał po prostu teraz coś zaproponować w zamian za te wszystkie nerwy, co się naczerpałem przez ten... Tak, i co by to miało być? Znasz Wiolkę? Była też tam Wiolka taka. Aha, Wiolka z kanału. Nie pamiętam za bardzo jej... Ale mniej więcej kojarzysz, jak ona wygląda. Jej twarzy, ale pamiętam jej dużą dupę. Dużą dupę, no ma dużą dupę, no, więc wiesz o co chodzi. Dobra, ale mniejsza. No i blond włosy ma, tak? Tak, lubisz blondynki? No, w sumie. Fajne dziewczynki, no. Okej, dobra, mniejsza. Mam taki pomysł. Co gdybyś ty teraz się zemścił na swojej byłej żonie? A w jaki sposób? W taki sposób, że właśnie byś przyjechał do Wioli na randkę taką też właśnie. Aha, i ona nic o tym nie będzie wiedziała. Dowie się w swoim czasie, tak, stary. Dowie się, ale Wiola jest chętna na poznawanie nowej osoby. Po prostu Wiola lubi poznawać nowe osoby. I ma dużą dupę, tak, stary. I ostatnio nawet w filmie wspomniała, że lubi na pierwszej randce, jak to się łapie za dupę. Więc... No dobrze, zgadzam się. No i od razu lepiej. W takim razie, ale to będzie w ramach przeprosin. Dobra, tak? No to Żubik. Tak, w ramach przeprosin za twoją żonę. Tak, no dobra. Więc w taki sposób ja cię po prostu przepraszam, żeby nie było żadnej prank bójki. Za prank, tak? Tak, no bo ja nie tak. Stary, ja się trochę... Złapiesz za dupę i będzie dobrze, tak? No w sobie spróbuję. No dobra, no bo ja się trochę cykam bicia, więc mordo, po prostu chodź z nami, będzie dobrze. No dobra, no to idę. Dobra. Chciałem się zapytać, czy Wiolka się w ogóle coś zmieniła, czy nadal ma też taki duży tyłek i czy to jest daleko stąd? No tak, bo jedziemy. Nadal ma duży tyłek, ma większego big fatasa niż ja, a to już wiesz, to już jest coś. Nie, to no nie to ciekawe, no. Co wy a mówicie? Co, podobają się duże tyłki, tak? No bym musiał zobaczyć ją, bo już dawno jej nie widziałem, nie? Ale powiem ci, że już masz plus, bo jesteś taki, wiesz, odważny, od razu pierwszy do bójki. I Wiola lubi takich gangsterów, taki wiesz, Wiola lubi kozaków, nie? Wiola lubi kozaków. Ale ty widzę, że się postarałeś, nie? Tutaj Adama już od razu chciałeś sprowadzać do parteru. Nie, no jakoś się z Adamem porozumieliśmy. To no, mówicie, że może mam ja jakąś szansę u niej. No masz. No przynajmniej spróbuję. Złapać ją, czy co? No, spróbuję zaprzyjaźnić się bliżej, że tak powiem. Bliżej się zaprzyjaźnić, tak? Tak, tak. Tylko pamiętaj, że takie właśnie kobiety jak one lubią tak troszeczkę na ostro, nie? Po prostu nie będę ci ukrywał, na ostro lubią. Aha, na ostro. Bez zbędnego owijania bawełny się wiesz, uda, tak? Wiesz, jak ty takiego klapsa strzelisz, to do jej głowy po tym jej dużej dupie, to dojdzie dopiero po minucie, musisz tak... Aha, to mówicie, że jej się to spodoba. Na przywitanie, stary, na przywitanie kontrolnego od razu. Pach i witasz. Aha, klapsa w tył. Tak, tak. No dobra, no skoro jak tak... Przytuli się i zaraz odejdzie od ciebie i na przywitanie takiego kontrolnego jeszcze, żeby wiedziała, że ma do czynienia z prawdziwym kozakiem. Gdzie ta jędrna brzoskwinia? Mógłbyś mi ją pokazać, tą dziewczynę? Już chodzi po domu. Tak, właśnie, ona zaraz przyjdzie, to chodź do salonu, my cię ugościmy. Do której przyjechaliśmy. A ona wie o tym wszystkim? Zaraz się dowie, spokojnie, zaraz się dowie. No w sumie na pewno jej nie widziałem. Chodź tutaj, ci przedstawimy wszystkich w ogóle domowników. To na razie nikogo nie widzę. Może zacznijmy od trenera. Cześć, jak masz na imię, kolego? Rafał mam na imię. Mówię na niej trener. A to czemu, tak? No ogólnie. No i tutaj wszystkich muszę wytrenować. No i co to w ogóle ten tak porabiasz na co dzień? No tutaj próbuję wszystkich skłonić, żeby byli wierzącymi osobami. Nie są katolikami, nie ma. Aha, no to rzeczywiście, no to jest naprawdę dobra idea. By trzeba właśnie sprawdzić, czy wszyscy chodzą co niedzielę do kościoła, czy chodzą do spowiedzi, czy w ogóle się modlą. A jak nie, to byśmy im jakąś wyznaczyli pokutę. A powiedz na tym pielgrzymce jakiejś byłeś? No byłem. Byłem na przykład w Fatimie. No, w Portugalii. Może zostać na kanale. Pytanie, kto by rozmawiał o wierze. A może w sumie. Tam może zostać polegaty na kanale? Żona do dupy przyszedł rafał. Tam przyszedł do dupy, no. A czyli jak do dupy przyjdzie i ta dupa go zechce, to zostanie na kanale, no tak? No to w ten czas zostanę, a jak nie, no to po prostu będę musiał odejść. Czyli musisz dobrze popatrzeć o względy, wiesz? Jakie prawdziwy kozak nasz, nie? Ojcze nasz, dobrze? Ojcze nasz. No to takie podstawowe modlitwy. A w ogóle odmawiasz różaniec? No to w tej chwili śpiewam sobie... Ojcem naszym to on mógł być chyba.
Wiolkę, co? A no tak. Dobra. Oni pogadają nam. Dobra, chodź, idziemy przekonać Wiolkę, póki ona jeszcze nie wie z kim. Musimy jej zaproponować kasę, stary. Kasę, no to ty już musisz zaproponować. Wiolka! Mam dla ciebie propozycję. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia, Wioluś. A ja założę się, że ją odrzucę. Takiej stawki jeszcze nie miałaś, Wiolka. No lepiej. 1000 zł za godzinę. To więcej niż pani na rok się zarabia. Ale za co? Dobra, ja. Odpowiedz na pytanie. Nikt. A za co niby? Za co? Na dole siedzi pewien bardzo fajny chłopak. Nie! Wyjść mi stąd! Żaden mężczyzna, to tym bardziej nie, bo wiem, że stary. Wynoś się. Wynoś się, ja ci już powiedziałam, że nie jestem stary. Intrygi w ogóle nie biorę udziału. Ale słuchaj, nic nie będziesz musiała z nim zrobić, tylko miło spędzić czas. Godzinę co najmniej. Sprawdzimy, jaka jest tolerancja na biuru, tak? 1000 zł za każdą godzinę. Do 10 godzin możesz z nim spędzić. 10 000 zł do zgadnięcia. Dlaczego? Chyba cię pogrzało. No to nie masz odcinka, wynoś się. Chyba cię popieprzyło, Wiolka. No nie. No to idź! No ale jak dwa, jak no dwa to tysiące... idź! Ale patrz, godzina ci no mija tak, godzina tak ci mija. No to idź stąd, no to nie, no to nie biorę udziału w tym odcinku. No to ja stąd wychodzę. No to pa. Nie zapłacę 2000. Poczekaj, za chwilę przedyskutujemy. Pa! Poczekaj. Stary, nie wytrzyma. Nie wytrzyma tyle nawet emocji. Jak nie wytrzyma, stary? Nie wytrzyma, stary. Dasz jej dwa koła za godzinę, myślisz, że więcej pociągnie? Tak. To tak jakbyś dobra, nie zacinał. Powiem jej, że za 2 godziny 4 koła. Za 2 godziny 4 koła. No tak, żeby nic nie dostała. To dochodzi na to samo. Tak, ale wtedy będzie musiała 2 godziny przesiedzieć. Okej, że musi 2 godziny. Tak? Że musi 2 godziny. Okej, i od wtedy od 2 godzin dopiero zalicza na kasę. Tak. No dobra, no muszę. Ale na godzinę nie wytrzyma, stary, tylko pokrycie. Nie, się na to zgodzi, ale jeżeli tak uważasz, to... Mogę się zgodzić na tą stawkę. Zobacz, bo stary, jeżeli ona wytrzyma całość, to będę musiał zapłacić jej 20 000 zł, stary. No tak podkręcimy, żeby on już tak ofensywnie leciał, że nie wytrzyma. Wiolka, wyłącz. No wyłącz. Propozycja jest taka. Zapłacę ci 2000 zł za godzinę, ale musisz wytrzymać co najmniej 2 godziny. Nie. Wiolka, to jest... Słuchaj, ja idę go pierw zobaczyć. Nie. Jeżeli wyjdziesz, to automatycznie się nie liczy. Ja już wiem, że to jest psychol, brzydki, obrzydliwy psychol. Nawet jeżeli, Wiolka... Ale ja to wiem, że tak jest. Wiolka, ale wiesz co, już wolę, żebyś mi powiedział prawdę. Tak, to jest psychol, Wiolka. Brzydki. Ale jak? Masz zakład wytrzymać z nim tyle. Nie, mówię to ci, prawda? 2 godziny, jeżeli wytrzymasz 2 godziny, dostajesz 4000 zł, za każdą kolejną godzinę dostajesz 2000 zł, masz do zgarnięcia 20 000 zł, jeżeli wytrzymasz z nim 10 godzin. To może ja podwyższę stawkę, jak jesteś taki chętny, żeby... Nie, wy więcej nie dam. Lubisz taki twardy chłop, no to jest taki, wiesz, swój chłop, taki kozaczek. I tak ja wam nie wierzę. Łapy jak karabiny ma. Zobaczysz, już nie jednego chłopa usadził, więc już. Tak, już to widzę. No więc taką... Tak, już jest taki brzydki psychol, no dobra, no zgadzam się. Zgadzasz się? No to dłonie muszą być oficjalnie podane, żeby było. Nie, bo pewnie nie trzymaj się, nie wiadomo gdzie. No to, a ile razy mówisz, już taka ręka pogadawałaś, co? No właśnie. No dobra. Co? No i to jest obrzydliwy, ale już i tak, jest obrzydliwym psycholem, tak? Czy jest obrzydliwym psycholem? Wydaje mi się, że jest bardzo przyjemnym mężczyzną. Takim jak ty? Przyjemnym, inteligentnym, kulturalnym. Czyli to wszystkie przeciwienia są. Nie, naprawdę. Już widzę, jaka to będzie. Ja bym ci kogoś od niego polecił swoje. Tak, bo chcesz się zemścić na pewno. Nikt, Wiola, no ja się nie przyszedł. Tak. Ja wybaczyłem ci w głębi tam. Naprawdę. Dlatego że ja ci chcę ułożyć to życie teraz. Wiolka, dużo kaski do zarobienia w każdym razie, pamiętaj. Ja wiem, że tobie chodzi tylko o kasę. No to już dawno wiedziałem. My myślisz na temat dytełowników, czy jednak się nawrócą te swoje grzechy, po prostu zmienią się? Powiem ci, że no to jest głupia sytuacja, nie? Mhm. Ale jakoś ich tu próbuję nawrócić. Już Adam był ostatnio w kościele, jeszcze tylko Kamuś. Czyli po prostu się nie nawrócili, mają grzechy. Ale on jest na dobrej drodze, żeby nas nawrócić. Ale jak się nie nawrócicie, to jednak zasługujecie na karę. Jaką? Na najwyższą karę. Jaką? No jaką może być najwyższa w sumie kara? Jaka? Najwyższą karą jest śmierć. O. Ale śmierć za grzechy. O. Za które... A, Wiolka, włącza ci stoper? Włącza ci stoper, Wioleczka? A ty nie musisz się na razie obracać. Nie obracaj się, nie obracaj się, stary. To była propozycja nie oddać. Będzie dobrze, Wiolu, chodź. Chodź, Wiolka. A, jednak przyszła. No, Wiolka idzie. Cześć, no ale już sobie ciebie nie mogę przypomnieć. A ja sobie ciebie właśnie za bardzo przypomnę. A mogłabyś się odwrócić tak z drugiej strony? No nie, bo z... No bo ciebie widziałem z tyłu kiedyś, to może sobie przypomnę. No odwróć się. A no tak, to jednak jesteś ty. Wiolka, nie dotykaj, nie masz prawa mnie dotykać, masz płacone za to. Masz za... Nie dotykaj mnie. Wiola, ty nie masz spędzać czasu. Poczekaj, masz bardzo charakterystyczny po prostu tyłek, jak osiądzi rozpozy po tyłku, tak? No o co ci chodzi? Wiola! Dobrze, pogadamy. Raz, ale czas ci zatrzymuje. Jesteś chory. Zatrzymuje ci czas. Zatrzymuje ci czas. Jesteś chory. I co? Czas masz zresetowany. No to bym sobie zresetowała
kochany, w dupie to mam. Nie mogę się po prostu od razu powiedzieć, że psychol, tak jak mówiłam? Nie zgodziłabyś się. A teraz ja masz do wyboru albo psychol, zarobić, albo nie. Tylko, że nie sądziłam, że aż taki. Że aż taki? Masz do wyboru wielka dwie. Masz do wyboru wielka dwie rzeczy. Albo zarobić, albo nie. Ja już tak mam film. Chcesz nie zarobić, czy nie? Zarobić właśnie, takie pieniądze, nie wiem, czy to jest w ogóle warte. Nie jest warte? 4000 za 2 godziny z tym typem? No, co ty myślisz? Czas masz zresetowany. Mogę włączyć stoper jeszcze raz, ale to jest twoja ostatnia szansa. Jeżeli będziesz przerywać, automatycznie przerwę ci to wielka. Nie wiem, czy te pieniądze. Spróbuję, ale nie wiem, czy te pieniądze są warte. Jak nie, to mam w dupie te pieniądze. Już tym, żebym miała w dupie, po prostu przerwę i nie będziesz miał filmu. Chodź wielka, nie krępuj się. Chodź wielka, nie bój się. Nie, przecież się znamy. Widzieliśmy się tam kiedyś. No dobrze. No to bliżej wielka. Jednak... Ale nie ma mowy. Jest mowa o bliższym kontakcie w umowie. A, no możesz tutaj usiąść, jest wolne miejsce. Nie bliższym, nie aż tak bliskim, ale na pewno bliższym niż to, co robisz teraz. No ja nie, wielka. Wielka. Obok trenera usiądź na przykład między nami. Ty bez przesady, nie przesadzaj. Ale patrz, tutaj masz dwóch wierzących, którzy wiesz, przecież to będzie taka. A ja nie wierzę. A ja w sumie byłem dobrym mężem. No czasem ją biłem, a dlatego, że mnie zdradzała. Bo się umawiała z innymi. Jak go nie zdradzisz, to nie, nie będzie cię bił. Nie, no to teraz czasami, no to dobrze, że tylko czasami co nie. To czasami się każdemu należy. Czasami się każdemu należy, słyszałeś? No pytanie, masz w ogóle duże piersi? Ja wiem, to też ja takie... Ja nie mam, nie widać? No przepraszam, że takie pytanie zadałem, może takie niemoralne. No w sumie takie nie widzę, a może byś mi pokazała swoje balony? Ale kolego, to jest chyba nieodpowiedni moment na takie coś. No chyba bardzo nieodpowiedni moment okazania balonu. No tak, bardzo niemoralna propozycja, na pewno będę miał grze. No to na pewno. Może w ogóle nie gadajmy o żadnej mojej części ciała, o żadnych balonach, głupie, no, o niczym. No to o czym byśmy porozmawiali? O czym byś chciał, o czymś innym, żebyśmy może na zabili 2 godziny, żebym... Twoje zainteresowania, hobby. Tańczyć. Tańczyć. A lubisz jeździectwo na przykład? Jeździć na koniach. Na przykład? Ujeżdżać konie, tak? No jeździectwo, no konie. No tak, tak. Jeździłam kiedyś. Aha, no bo ja jeszcze nie. Ja nie umiem jeździć konno, ale możemy się nauczyć razem jeździć. Tu i teraz. Nie, myślę, że coś takiego mi nie odpowiada. Może kogoś z chłopców nauczysz? Nie wolisz chłopców? No sobie na pewno? Nie, nie. Patrz, ile masz chłopców, na pewno ktoś byłby chętny, żeby nie, jeździć swojego konia. Raczej nikt by nie był chętny. Na pewno. Kobiety jeżdżą konno, dziewczyny. Tak. Ale niektórzy mężczyźni. Ale ja przyjechałem tutaj do ciebie, a nie do żadnych chłopaków. Oczywiście przy okazji też. A co nie chciałby, żeby twoja żona ci ujeżdżała? Żona? Zawołaj sobie ją. Niech ona tak, ale my z żoną nie jesteśmy razem. To wróć do niej, proszę, błagam. No ale ona ostatnio się tutaj umówiła z kolegą. Ona znalazła sobie innego konia do ujeżdżania. No i teraz on szuka też, żeby ktoś poujeżdżał jej. No to może... Dobra, wiecie co, może tutaj za bardzo komfortowo chyba ci się wielka ja się zrobiło. Chyba za bardzo. Wiesz co, zabierz ją do pokoju. Nie. Zabierz ją. Nie zaczynaj. Nie. No tak, ale ja nie znam tutaj rozkładu. Nie zaczynaj. A może bym jak... Dobrze, oprowadź ich, Adam. Oprowadź ich, Adam. Nie. Bardzo ponętną figurę i bardzo ładnie wyglądasz. Może byśmy zjedli tą bram dla nas w sumie bardzo mięsistą pomarańczkę. Ja mam dla ciebie to takie dobre ten pomarańczko. Spróbuj. Leci samolocie. No i co, smakuje? Taka mięsista ta pomarańczka. No to zjemy i... Dziękuję. A może jeszcze? Nie, wystarczy mi owoców, naprawdę. Uciekaj tak przede mną, możemy jakieś ćwiczenia zrobić. Ale jakie ćwiczenia? No jakieś rozciąganie, jakieś przysiady. No bo tak siedzisz tu. No musisz wielka, bo masz płacone za to, co ty robisz. Ty siedzisz w telefonie, zaraz ci usunę cały czas. Zasiedzę w telefonie, no bo mam... No ale nie masz mieć go w dupie, nie za to masz płacone. Nie zaszkodzi, troszeczkę ruchu. No ja tu przyszłam i czas traszę. Musisz. Mogłeś tu w ogóle nie przychodzić. No tak, ale tu kolega zaproponował. Aha, tak. No, co się z żoną spotkał było. A, ty, tak? Dobrze, to może przejdźmy do tych ćwiczeń. Dlaczego nigdy się nikt nie mści na tobie, tylko przy... Dobrze, wielka, ćwiczenka, ćwiczonka. Czujmy jakieś tam pajacyki albo... Ale my jesteśmy na lekcji WF-u czy co? Ale ja tobie zademonstruję. No dobra, wielka, no. Takie ćwiczenie, nie? Stań tak w rozkroku i żeby dotknąć rękoma w ogóle podłogi spróbuj. No i ja ciebie tutaj z tyłu. Co? Ale on cię asekuruje tak robić. A ja tylko chciałem cię nie asekurować, żebyś się nie wypłaciła. Tak. To jest bardzo niebezpieczne ćwiczenie, zobacz. Ale ja potrzebuję, ale ja nie muszę, żeby ktoś mi nie asekurował. Nie potrzebuję tego, rozumiesz? Masz nie. Ja chciałem tylko mi pomóc, Viola. Ale no to się wywrócę, twarz będę miała bardziej krzywą mordę niż mam, bardziej to wolę. Czy ty dobrze chcesz skłonę robić? No tak trzeba ten, nie widzę i ten. No, ale o co chodzi? Powiedziałeś ty, że nie musisz mnie dotykać. Ale mogłaś się wywrócić. Ale nie, ja się nie wywrócę, ja nie potrzebuję pomocy. No ja stanąłem z tyłu, trener jest światły, że nas. Ale ja nie potrzebuję asekuracji, dlatego ty nie rozumiesz, człowieku. Dobrze, może rób, Bionka, niech on popatrzy chociaż sobie. Ty, ja nie robię. No dobra, no to popatrzysz i dobrze robisz. Sobie do
ma to wtedy takiej opcji w ogóle. Po co jak te dzwony? Po co jak coś zadać? Dzwony rób, o to właśnie chodzi. Zobaczmy. A ewentualnie przysiady, nie? Aha, tak są przysiady. Nie no, to był skłon, nie? No to jest skłon. No i dobrze, ale chciałem z drugiej strony. A nie, nie myślę z drugiej strony. A bo z drugiej strony stoi trener, tak? Ja chcę ten steak. Nikt mnie nie musi asekurować. Ale bardzo jest ten trening. No i dobrze. Ja chyba mam dosyć tego treningu. O Boże, dziękuję, jak ja się bardzo rozciągnęłam. Bardzo dziękuję za trening. Ja myślę, że tu na serię to za mało. No tą serię ćwiczeń zaproponował mi trener właśnie. Chciałem tobie nowe ćwiczenie zademonstrować. Kładziemy się na ziemi i tam i po prostu nogę tego. No nie możesz po prostu skończyć tych ćwiczeń, to prawda. I to będzie ostatnie i ten już sobie. To jest rozgrzewka przed największym ćwiczeniem. Na ziemi i tą nogę do góry. Ale dlaczego ty mi pomagasz? No bo tobie pomagam, żebyś się nie przywróciła, tu masz taki ten bardzo ten poponętne ciało i. Nie, jeszcze ile jest czasu minęło? Aaa! Co ty robisz? Co? 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 To jest patologia! Patologia, dlaczego on dotykał mojego tyłka? Na ostatnim odcinku powiedziałaś, że nie coś tak przykazał. Ale ty jesteś chłopakiem! A to co przykazał bardzo? To ja to. Jak ona to by coś zrobić, to jest co innego. A ja jej to przyjemność. Ale to ty mi kazałaś jej tak zrobić, bo powiedziała, że jej to przyjemne sprawi. No bo tak, ale ona jest stara, jak jestem młoda. Jesteś ucieszona, ja wiem. Ja jestem, nie. Jorka, spodobało ci się? Nie, jestem porządna. A jeszcze jednego kasa. Jorka, bo stracisz kasę. Dobrze było. Ćwiczenie wykonane, ja nie wiem, co to nie chodzi przecież. No i co tam, ty? On wygrzebał tą przedwczorajszą pizzę, stary. No, przedwczorajszą. Jeszcze długo muszę przyjść. Znalazłem pizzę, może zjemy trochę. Tutaj sos jakiś domowej roboty. Domowej roboty, na pewno. Twojej roboty? Nie, nie. Nie boję, po prostu znalazłem go, ale to jest jakiś domowy sos. Mm-hmm. No może dałbym ci kawałek pizzy. Chcesz przedwczorajszą pizzę, Wielka? Musisz zjeść. Po takim treningu to chyba... Bo inaczej nie liczymy czasu. Musisz zjeść tą przedwczorajszą pizzę. Wioleczka. Jak smakuje? Spróbuję ją nakarmić. No i jak smakuje? Cudowne. Wiola. Ty też się nawet nie zorientował, że my jej za to płacimy. A może nie jesteś taka bardzo głodna. Ja mówię to przy nim normalnie, no ty nie czaj. W sumie ja też spróbuję. Ale to jest inny ten kawałek. Inny, tak. Bo to są kilka różnych kawałków było. A może by się... Ale słuchaj, a daj mu! Nie, ja dziękuję. Ja dziękuję. Ja dziękuję. A może ty byś się skusił, albo ty ja. On jest naprawdę głodny. Daj mu, bo on jest głodny. Albo trener. Mam tu dla ciebie taką bardzo dobrą pizzę. No wiem, jest może... O, co jecie beze mnie pizzę? Nie mówicie, że jest. A nie chcesz, możesz się poczęstować. Ale kim ty w ogóle jesteś? To jest mój chłopak. Co? Mój chłopak przyszedł. Jak to ten z zielonymi włosami jest swoim chłopakiem? Ale co to się w ogóle dzieje? To jest mój chłopak, on po prostu, on ja tak chce. Ja chcę z nim jeść, co ty chcesz? Nie, ja nie chcę z nim jeść, to jest mój chłopak. Nie, to no nie! Tak, ty z sobą jesteś. Nie, ja nie chcę z tobą. Jeśli on chce być z sobą, to on będzie, ja tam się nie wtam do ciebie. Korzystaj póki możesz, Wiola, no! Nie! Wiolka! Nie! Ale co ty chcesz? Wiolka, wracaj do pizzy! Ale dobra, nie mało! Ja mam do pieniądza! Mówiłem, że nie wytrzyma nawet 2 godziny, stary. Kasę masz pierwszą. Wiolka, jeżeli nie staniesz... Co tu się stało? Ona nie wytrzyma. Nie wytrzyma. Proszę! Przepraszam, nie wiem! Idź do swojego pana. Idź do swojej wybranki. Złapał ci ją. Zaśpiewaj jej coś, stary. Zaśpiewaj coś. No w sumie pizzy nie zjadła. Wiolin. Tutaj patrzę na zegarek, no i godzina 25 minęła. Zdobię te pieniądze, więc już nie. Ale czekaj, no powiem ci jeszcze jeden tutaj etap jest taki, czy to ostatnio. Kolega chce iść do pokoju. A to idź sobie z nim. Ty lubisz chłopców. Porozmawiasz tam, byś mogła... Idź sobie z nim. Jeszcze 35 minut, Wiolka, i masz 4000. Mam dobie te 4000. Nie będę, bo proszę, powiedzieć mi, że nie będę musiała być z nim na osobności w pokoju. No nie będziesz musiała z nim być na osobności, możemy być z tobą. Mam to w dupie. I tak miałam kiedyś i tak już to pieniądze, jak się jutro czy kończę poproszę, więc mam tak to w dupie. Aha. Się, nie pokazuj mi się na oczy. Bardzo tolerancyjna jesteś w dupie. Nie jestem w ogóle tolerancyjny tak samo jak ty. Muszę się dawać w kamerę. Wydaje mi się, jesteście możliwi. Bym wolała tą wczorajszą udawać niż się do mnie. Dobrze, rozumiem. Wiesz co, ja jestem załamany tą całą sytuacją tu się. No chyba dalej to nie pójdzie, wiesz, bo ona chyba nie chce stąd dalej kontynuować. Nie, nie ma jej. Mam do ciebie takie pytanie. Zrobiłeś to z moją żoną, nie wiem, przespałeś się z nią? Nie, stary, to był tylko prank, ja nic nie zrobiłem. To był tylko prank. No tak. Mówicie, no to w moim przypadku też był tylko prank, też.
Tak, no sumie... my to rozumiemy, no okej. Okay. Ale ty chociaż coś tam, wiesz, sobie podziałałeś, nie? No trochę tam zrobiliśmy kilka ćwiczeń, uderzyłem ją kilka razy w pupę i to wszystko. No i fajnie. Ale to był też tylko prank, no to więc sprawa jest zakończona. No i elegancko widzisz, masz podziałany. Fajnie dzień spędziłeś, nie? No fajnie spędziłem czas, no i... Przede wszystkim za darmo dla nas. Będziemy musieli się chyba rozstać. Chyba tak, bo będzie trzeba, no. No, w takim razie ja wychodzę. Ale co ty teraz prowadzisz może? Jeszcze kolega... tylko numerkami się, żebyśmy wymienili. Aha, że numerami. A no tak, bo mamy w sumie takie wspólne zainteresowanie. A to chłopaków będzie trzeba nawrócić, bo mają jednak dużo. Co, wrócić nas? Może ministratami na grzecie, nie? Dobra, no to na razie. Okej. Okay. No dobra, ja nie wiem co mam powiedzieć, stary. Ja też nie wiem co mi powiedzieć. No, pomacał wiolkę, popomacał i co, no i pomacał, zadowolony. Pomacał, co jego? Tyłu? I o katolik. I to katolik, dokładnie. Przed ślubem takie rzeczy. Dlaczego tam nic nie wiem? No, tutaj, ja tutaj nie mam nic do widzenia. Dziękujemy wam za oglądanie. Widzimy się jutro o 15:30. Cześć.